jakieś 40 minut wcześniej, więc... No, niestety, niestety, tak to właśnie było. Coś trochę nam skryło z gier. Coś tam się z kątami chyba porobiło. No dobra, never mind. Never mind. Nie, dobra. Gdzie my żeśmy już wczoraj stanęli? Aha, chyba przy... A, obrazy. Obrazy malowidła na tych ścianach mamy chyba obadać. O, tak, 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 tak. Z tą zwierzycą. Albo bez niej? Chyba bez niej. No, badamy pewnie malowidła, będzie decyzja jakaś, no, no, także powinno być git, powinno być git. Ojeju, lokalizuje z badem malowidła z jeszcze mrocznej nitce, okej. Okay. Mroczno niecko już nadchodzę. Co mi powiesz, co mi powiesz? Tu, 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 tu. O, to się da tak otworzyć, okej. Okej. Pięknie. Walisz tam ile wlezie, kurde. Właśnie, gdzie ty jesteś tu, dobra, ty tu wal, ty wal tam. Nice. Ale w sumie nic ciekawego nie było, więc... Zero strat. Poza HP-kami. Tu, tu. Niecka niedziela. Zwoła także mroczną niecką. Okej, okay, czyli tu jesteśmy tutaj. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Tu papeczka. Geniusz. Geniusz. Ah.
Nie wiem, co oznaczają te manolo widła? Och, wybacz, nie zważyłem cię. Jeszcze nie jest ze mną najgorzej, ale mój umysł zaczyna już mi płatać figle. Te znaki nie zostały wykonane ludzką ręką. To wszystko, co mogę o nich powiedzieć. Okej, okay, no spoko. Cyk. Jest bezużyteczna dla mnie, po prostu. Gdy zbliża się do ściany, to co początkowo wyglądało na przypadkowy zbiór barwnych plam, z bliska okazuje się być celową kompozycją. Na ścianie widnieje szereg odcisków w dłoni, zbyt dużych na ludzkie, ale odpowiadających rozmiarem i łapą zwierzców. Każdy odcisk różni się od pozostałych kształtem. Nie znam się na sztuce budowlanej, ale nawet ja wiem, że to nie pasuje tutaj. Wszystkie odciski wykonano w ten sam sposób, jako jednobarwny ślad dłoni i rozczapieżonych palców. Odciski na ścianach różnią się od siebie kształtami i wielkością. Przyjrzyj się z bliska odciskom dłoni. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że każdy odcisk jest inny, a różnice czasami są znaczne. Niektóre odciski dłoni są bulwiaste, inne prostokątne. Jedne kształty palców są długie i zakończone pazurami, inne dają się... skarlałe. Znalazło się także kilka z błonami między palcami oraz zestawami wygiętymi pod dziwacznym kątem. Dobra, farbę. Przeglądasz się poszczególnym odciskom, sunąc palcem po powierzchni ściany w poszukiwaniu godnych uwagi zmian w tekturze muru. Po kilku chwilach dochodzisz do wniosku, że odciski dzielą się na dwie grupy. Pierwsza została wykonana jakimś ciemnym pigmentem, który łuszczy się pod dotykiem. Wiele z odcisków zrobionych tym pigmentem wyblakło, które w takim stopniu, że widoczny jest jedynie zarys samej dłoni. Inne odciski wydają się bardziej jak wypalone znamiona niż kształty dłoni odciśnięte farbą. Czarne jak węgiel odciski są nieco wgłębione, jakby kamień natopił się od dotyku. Kątem oka dostrzegasz, że odciski te jarzą się czerwienią i błękitem z mor, ale obserwowane na wprost mają kolor matowej czerni. Opuszczasz komnatę w poczuciu, że zbadałaś się nam tak dokładnie, jak to było możliwe. Okej. Okay. Myślisz, że wszystkie te odciski wykonane jednocześnie, czy w ciągu kilku stuleci? To zapewne pomnik lub rejestr dawnych bohaterów. Jedne odciski wykonano dłoni wojowników, inne mistyków. Ta hipoteza wyjaśniałaby różnicę wieku i wielkości odcisków, choć zastanawiam się, dlaczego te odciski aż tak różnią się kształtem. Okej, okay, co teraz? Wróć do Leksemy, okej. Okay. Spoko, ale zanim tam wrócimy... Co tu jeszcze jest? Tu coś jeszcze się świeci. Tu czegoś nie wzięliśmy? Tu coś ze zwłok jest. Okej. Okay. No dobra. Okej. A ten gdzie w ogóle polazł? Ja pierdzielę. Dobra, zobaczymy co teraz Leksema nam powie ciekawego. Dobra, czyli to jest to, dobra. A jakbyśmy... Cofnijmy się tutaj, chciałbym jeszcze... To jest otwarte? Nie, dobra. Tu tego czegoś nie zrobiliśmy. Ale chcę jeszcze tutaj zobaczyć to. Chyba, że to będzie zupełnie gdzieś indziej, albo coś w tym stylu. Nie na te klucze, no dobra.
No dobrze. Chodźmy tutaj zatem. Spękane głębiny. Tu tu ru, tu 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 ru, tu tu. Mogliby zrobić, kurczę, jakiś teleport tam bezpośrednio, a nie nam, że tyle trzeba łazić. Nie, że szkoda gadać. Okej. Okay. Saving jeszcze? Okej. Och, to ty, stanowicielko, zabadałaś już pozostałe małidła? Tak. Mów, teraz szybko, szybko. Szpon Refy nie chce dłużej patrzeć na ohydną ścianę. Co stanowicielka zobaczyła na starych murach... starych... na starych... co? Na starych murów w ścianach. Okej. Okay. Widziałam maluliwo z wieloma odciskami dłoni. Odciski, tak, to brzmi znajomo. Powiedz, co to wszystko według ciebie znaczy. Wiele odcisków dłoni wykonano za pomocą magii, nie farby. Dawne zwierzce władały potężną mocą, przy której twoja zdolność leczenia wydaje się błahostką. Wydawało mi się, że po prostu jestem niedospana, ale przypominam sobie, że niektóre odciski wykonano na siebie bez użycia farby lub pigmentu. Twoja teoria ma sens. Zwierzce zamieszkujące te stare mury dysponowały odpowiednio silną magią, by zniekształcać kamień. Kto wie, jaką uśpioną potęgą pozostawili swoim szczeniętom? Patrz. Wszystkie zwierzce wiedzą, że każde plemię ma coś, co pomaga podbić wybraną ziemię. Łowcy cienia mają futro ciemne jak północ. Dobre do skradania i tchórzliwych ciosów z mroku. Mantowcy mają sieć na stopach, żeby szybko polować morzu. Może magia uzdrowienia przyszła, żeby pomóc ranowcom opanować stwory ze starych murów. Mów teraz szybko, szybko. Nie chcę dłużej patrzeć na ochydną ścianę. Okej, okay. Co tu jeszcze mamy? Widziałam maluliwo pokazujące przekrój starych murów z wieloma postaciami wchodzącymi do wnętrza. Zwierzcy nie interesuje obraz, co stanowicielka... nie interesuje obraz. Co stanowicielka wyczytała z wiadomości od przodków? Okej. Do starych murów przybywały nieliczne plemiona. Wszystkie zostały wybite przez zmory czyhające w głębinach. Słowa stanowicielki nie zmieniają nic. Zmory zawsze czają się w głębinach mroku. Nic nowego. Szpony musi wiedzieć, czy zmory mogą żyć we krwi zwierzcy i skazić wszystko, czego dotknie szpon Rafy. Okej. Okay. Widziałam... co? Wyobrażenie starych murów trzymane przez dwóch zwierzców. Szpon Rafy nie rozumie, co oznacza dziwny malunek. Zdaniem zwierzców była to walka ze zmorami. Moc, która w tobie się przebudziła, być może miała ci w tym pomóc. Tak, pamiętam to maluidło. Zgadza się, jeden ze zwierzców sprawiał wrażenie zniecierpliwionego, wręcz głodnego polowania, by tak rzec. Barwne smugi na maluidło z pewnością oznaczają zmory. Polowania na zmory, dobre. W starych murach szpon Rafy otaczają wątpliwości i zagadki. Bezsenne szczenięta ryczą i czają się. Skażona magia płynie przez łapy zwierzycy, ale szpon Rafy nie opiera się na żądzy zabijania zatrat stworów. Żądza jest jasna i dobra, jak księżyc w pełni nad szerokim morzem. Słowa stanowicielki interesujące starożytne historie i wiadomości mają wiele znaczeń, jak stare zapachy ze świeżo wykopanej ziemi. Ale co stanowicielka powie o zwierzycy rodzącej zatraty stwory? Szpon Rafy widzi tylko czarne koszmary. Mm.
analogia pokazuje prawdę. Z wieszcą i z morą życie dała ta sama mistyczna siła. Są ze sobą nierozerwalnie związane. Nie! Szponografia już skaziła plemię w ranie zatrutym dotykiem. Jeśli stwory ze starych mrów mogą wychodzić z trupa zwierzycy, jaki koszmar wyjdzie z martwej szponografy? Czy nie warto spróbować jeszcze raz lepiej zrozumieć, jak działa twoja uzdrawiająca magia? Wiem, że to wszystko jest trudne, ale rana cię potrzebuje. Ludzie trajkoczą jak mistyk uwięziony w transie. Szponrafy nie wie nic więcej o zakażonym dotyku. Tylko tyle, że szponrafy jest przeklęta i zagraża wszystkim. Okej. Te małe wideo potwierdzają tylko, że największymi i najbardziej znienawidzonymi wrogami z mor są zwierzce i tego potrzebuje rana. Stanowicielka ma słuszność. Szponrafy żyje, by polować na stwory ze starych murów. Mistyczna siła zasłania myśli zwierzcy mgłą wątpliwości, ale polowanie na zartat stwory nie. Szponrafy jest najlepszą łowczynią w ranie i ma jeszcze wiele nauk dla szczeliąt plemienia. Zabijanie stworów ze starych murów jest dobre, tak? Nie, szponrafy ma w środku mrok. Nie jest lepsza od zatrat stworów, co czają się w głębiach ciemności. Musi odejść w głębi w stary mur.